Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się z wyjątkowym człowiekiem, panem Markiem Kamińskim. O panu Marku można powiedzieć wiele. Oprócz tego, że jest podróżnikiem, przedsiębiorcą, jako pierwszy zdobył dwa bieguny w jednym roku. Ale może chciałbym zapytać, panie Marku, jakby pan dzisiaj powiedział, kim jest dzisiaj pan Marek Kamiński? Myślę, że jest człowiekiem, tak jak... jest człowiekiem, tak jak myślałem sobie od początku w sumie. Zawsze myślałem sobie jako bardziej o człowieku niż o jakimś jakby zawodzie, że jestem filozofem czy podróżnikiem. Jakby to nigdy nie miało dla mnie żadnego znaczenia i to była taka ta rzeczywistość tych różnych przymiotników czy określeń, czy różnych zawodów była dla mnie taka płynna tak naprawdę. To głównie zawsze czułem się człowiekiem i teraz też. Może teraz bardziej jestem człowiekiem, który z jednej strony jakby jest ojcem dwójki dzieci i mężem wciąż. Natomiast i to jest dla mnie w sumie tak najbardziej ważne z tego świata, w którym żyję i tu i teraz. Natomiast to, co rzeczywiście jakby gdzieś tam zajmuje mój umysł i to myślę sobie, kim jestem, to szukam jakby tego małego Marka. Chciałbym z powrotem odnaleźć sobie właśnie drogę do tego małego Marka i znaleźć jakby jakąś łączność, jakiś związek z tym małym Markiem, z którym jakąś tą łączność chyba trochę utraciłem. A z drugiej strony myślę, że szukam drogi do Boga i to są jakby to wewnętrzne dziecko, czy ten mały Marek i Pan Bóg, to są takie dwie rzeczy, którymi teraz najbardziej żyję, pomijając jakby tą pierwszą rzecz właśnie, jaką jest rodzina. A czy ma Pan receptę, jak już Pan powiedział o tym szukaniu Boga, jak można właśnie się przybliżyć, szukać? Dzisiaj właśnie się zatracamy, wiele osób z nas w pogoni za pieniądzem, pracą, nie ma czasu tak naprawdę na takie właśnie porozmawianie z sobą, poczucie właśnie. Myślę, że tego Boga trzeba jednak szukać głównie we własnym sercu i jeżeli on gdzieś mieszka na tym świecie, to wydaje mi się, że właśnie tam, oprócz tego, ten Bóg jest na pewno w innych ludziach i poprzez innych ludzi tę drogę można znaleźć, a także przez Kościół, przez innych ludzi, którzy wierzą. A panie Marku, mamy takie standardowe pytanie o pana dzieciństwo. Czy pamięta pan, czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało pana od rówieśników? Może, że nie grałem dobrze w piłkę nożną i jakoś nie bardzo mnie ciągnęło do piłki nożnej, ale też zajmowałem się takimi innymi rzeczami właśnie. Lubiłem trenować karate, lubiłem czytać. Zawsze mnie pociągały to jakieś inne rzeczy, które były rzadkie, nie wiem, właśnie karate, judo. Wtedy przynajmniej to było coś, co było bardzo rzadkie. A z drugiej strony książki. Myślę, że to, co mnie odróżniało, to to, że mimo tego, że byłem sprawny fizycznie, że jakby nigdy nie miałem jakichś kłopotów i bardzo lubiłem w ogóle wszelkie aktywności fizyczne i sport, to nie sam bardzo, najbardziej jednak najbardziej lubiłem czytać książki i to chyba trochę mnie odróżniało od rówieśników, którzy czytali trochę mniej, znaczy trudno się porównywać, ale mam wrażenie, że właśnie czytałem książki, które jakby nie przynosiły żadnych korzyści, to nie były lektury szkolne. Przeważnie robimy coś po to, żeby, często jako dzieci, inne dzieci tak robią, bo dorośli nam każą, bo coś tam, zawsze są z jakiegoś powodu, a ja czytałem te dziesiątki, setki książek bez żadnego powodu, tylko dlatego, że po prostu lubiłem je czytać. A co spowodowało, że zajął się pan, że powstała ta miłość do podróżowania? No właśnie myślę, że to było z książek, że te książki, które czytałem w dzieciństwie, pamiętniki Amundsena, Scotta, Shackletona, książki Jules'a Verne'a, jakby zbudowały w moim umyśle taką rzeczywistość, która była silniejsza niż ta rzeczywistość, która mnie otaczała. Także dla mnie rzeczywistością nie było to, że muszę mieć zawód, że muszę mieć rodzinę, muszę mieć dom, muszę być lepszy niż inni albo gorszy niż inni, na przykład, żeby pomagać innym. Jakby to wszystko. Gdzieś oczywiście świat nie uczył tego, że te rzeczy są ważne, ale gdzieś najważniejsza stała się ta rzeczywistość wypraw. I potem starałem się, żeby w moim życiu było tak jak w książkach, które czytałem w dzieciństwie, więc to było takie bardzo proste, że rzeczywistość często podąża za myślą. Jeżeli jakaś myśl jest w nas wystarczająco silna, wystarczająco ugruntowana, jakby
podświadomość, chyba zdaje się coś takiego, że podświadomość nie odróżnia od tego co myśli mózg, tego, czy to jest rzeczywistość, czy to jest rzeczywistość, która istnieje fizycznie, czy tylko rzeczywistość, która istnieje w myśli. Dla podświadomości to jest jedno i to samo, więc a potem podświadomość jakby często steruje naszym życiem, więc tak co mogę to wyobrazić, że wyokrowałem poprzez myśli ten świat książek, ten świat wypraw i później moja podświadomość jakby spodobała, że skierowałem się do tego świata. A czy dla Pana jest taka każda podróż, czy to jest taką pasją, czy to może jest ucieczka od świata? Nie, podróż jest życiem po prostu, jest życiem. Nie jest ani ucieczką, ani pasją, jest po prostu życiem. To jest życiem z sensem. Dla mnie jakby staram się, żeby te podróże są częścią jakby mojej drogi przez życie, taką ważną częścią, nie najważniejszą wcale. To nie jest tak, że bez podróży nie mogę żyć, czy że to jest coś najważniejszego. To jest po prostu projekt, no, tak jak w życiu widzimy jakieś drogowskazy i mówimy, podążamy z jakimiś drogowskazami, żeby dojść tam czy gdzieś indziej, tak? To w moim życiu takie wyprawy są często drogowskazami. A co by Pan polecił takim osobom, które chciałyby właśnie, zdecydowały się na taką właśnie długą wyprawę, na przykład postanawiam sobie cel, że chcę zdobyć biegun. Od czego mogą zacząć? Gdzie szukać pomocy? Mogą zacząć od książek, no tak jak ja, od książek, od rozmów z ludźmi, od napisania do ludzi, którzy na tych biegunach byli albo po podobnych warunkach, więc jakby wszystko zaczyna się od tego, że zdobywamy wiedzę na dany temat i potem jakby jeżeli w oparciu o tą wiedzę budujemy sobie mapę drogi do tego swojego bieguna. A czy doświadczenie jako podróżnik może być użyteczne w biznesie? Czy może to zaowocować? Myślę, że na pewno, że w podróżach jakby rzeczywistość pod pewnymi względami jest podobna, więc jeżeli na przykład się nauczymy tym, jak sobie radzić ze strachem, jak zarządzać ryzykiem, jak pokonywać bariery, jak myśleć nieschematycznie, to później tą wiedzę możemy zaimplementować i zastosować w innych dziedzinach. To oczywiście nie gwarantuje sukcesu, ale może pomóc. Jeżeli odrobimy dobrze lekcje na biegunie, to dobrze odrobione lekcje mogą zaowocować tym, że na przykład wymyślimy sobie jakiś biznes, tak, jakąś firmę i potem jakby czerpiąc z tego doświadczenia właśnie konsekwencji, cierpliwości, pokonywania przeszkód, wymyślania różnych rozwiązań w sytuacjach kryzysowych, będziemy potrafili jakby osiągnąć taki cel jak zbudowanie firmy. No właśnie, jest Pan też skutecznym przedsiębiorcą. Od 1992 roku, jak się dowiedziałem, prowadzi Pan też firmę. I czy myśli Pan, że dzisiaj też jest dobry czas na założenie? Czy łatwo jest dzisiaj założyć i utrzymać własny biznes z Pana perspektywy? Myślę, że jakby każdy czas jest dobry. To chyba Lew Tolstoj odpowiedział na pytanie, jaka chwila jest najważniejsza w naszym życiu, to ta chwila, w której żyjemy po prostu. I każda jakby myślę, że jakby ta rzeczywistość cały czas się rozwija, powstają nowe dziedziny, nie wiem, internet, aplikacje, iPhone, jakby każde zrobienie czegoś w danej dziedzinie wcale nie zamyka drogi jakby do tego, żeby robić coś więcej. To nie jest tak, że jak zdobyto na przykład Everest, prawda, i ktoś opłynął świat dookoła, to już jakby wszystkie odkrycia geograficzne, czy wszystkie podróże są wyczerpane. Wręcz przeciwnie, jakby to, że ktoś zdobył Everest, to powoduje to, że można ten Everest zdobyć inną drogą. Ktoś, że opłynął świat, na przykład Joshua Slocum opłynął pierwszy świat, potem pojawił się pomysł na to, żeby opłynąć ten świat bez zawinienia do portu, potem pod wiatr. Także to, że ludzie często myślą, że jak już coś zostało zrobione, to już nic dla mnie nie zostało, tak? A tymczasem jest tak, że to zostało zrobione, to powoduje, że ta rzeczywistość się rozrasta i jest jeszcze więcej do zrobienia. Jak wiemy, też jesteśmy właśnie, żyjemy w tej dobie internetu, rozwinięcia. Czy w Pana karierze zdarzyła się jakaś fala hejtu, tak zwanego teraz modnego, czyli jakiejś tam krytyki? Czy ma Pan na to sposób, jak się nie przejmować? Nie, zdarzyło się, na pewno się zdarza. Przy okazji wyprawy z Jaśkiem Melą, to, że ta wyprawa, nie, na początku przynajmniej, że nie ma sensu, że ona może przynieść Jaśku więcej jakby strat niż pożytku, ale może taki hejt jako taki może nie, ale staram się jakby, no zawsze oczywiście przejmuję się tym, jeżeli ktoś jakby pisze o mnie źle, czy pisze na przykład nieprawdę, tak, ale z drugiej strony staram się mówić, że najważniejsze jest w sumie to, jaka jest prawda i to, co ja o tym myślę, a jakby świat jest pod waszą kontrolą i to, że
przydarzają nam się niemiłe rzeczy, to jest jakby część życia. Nikt nie mówił, że będzie łatwo i fajnie i przyjemnie. Też nas to trochę uczy zawsze. Tak, on też nas uczy tego, żeby jakby zmierzyć się z, jakby to też jakby uczy też takiej pokory i tego, że no życie nie polega na tym tylko, żeby osiągać sukcesy, żeby wszyscy nas chwalili i żeby wszystko było fajnie. Chyba jest Pan najlepszym człowiekiem pokazującym, że jednak można mieć długotrwałą motywację w dążeniu do celu. Czy jest na to jakaś recepta, jakiś sposób? Jak wiemy, dzisiaj wiele osób coś zaczyna, nie widząc już efektów, często odpuszcza. Znaczy tej motywacji na pewno nauczyłem się na tych wyprawach, kiedy od nich zależało przeżycie, kiedy też zobaczyłem, że to nie jest tak, że coś, że nam nie wychodzi dzisiaj, czy jutro, czy teraz, czy jutro nam nie wyjdzie, to znaczy, że już nigdy nam nie wyjdzie, że jakby dopóki serce nasze bije, dopóki myślimy, to trzeba działać po prostu i to też nie jest najważniejsze, żebyśmy odnieśli sukces, że sama trzeba jakby też żyć samą drogą, cieszyć się z każdej chwili, z każdego dnia i to jest jakby recepta na to, żeby mieć motywację. Motywacją nie może być tylko za wszelką cenę osiągnięcie celu, ale droga, to, że żyjemy, że uczymy się, że robimy, że jesteśmy w fajnej drodze, na fajnej drodze. Czy dojdziemy do celu? Może nie, ale to jest fajna droga. Fajnie jest przeżyć dzisiejszy dzień, nawet jeżeli są trudności, umie je pokonywać, uczy się czegoś. A czy jest jakieś miejsce na świecie, jakieś miejsce, do którego nie zdecydowałby się Pan pojechać? No nie wiem, pewnie ciężko byłoby pojechać tam, gdzie toczy się wojna na przykład, ale też nie wiem, czy bym nie pojechał. Tak z góry to na pewno takie miejsca, gdzie na przykład, nie wiem, ISIS, tak, państwo islamskie, no to jakby pewnie bardzo ryzykowne, chociaż no też nie wiem, czy gdyby nie jakiś głos, nie wiem, Pana Boga na przykład, żeby tam pojechać, czy nie zdecydowałbym się tam pojechać. To nie jest tak, że z góry, ale jakby z góry nie ma takich miejsc, ale na pewno w jedne miejsca jakaś tam droga bardziej mi odpowiada niż inna, ale świat jest jakby, wydaje mi się, ciekawy jakby wszędzie i w tych złych miejscach, w cudzysłowie złych, tak, czyli takich, których nie lubimy, czy tam nie odpowiadają i w tych dobrych miejscach i tam, gdzie jest dobrze, może nam być źle i tam, gdzie jest źle, może być nam dobrze, więc... Wiem też, że stworzył Pan fundację między innymi, która pomaga osobom niepełnosprawnym i tak. Dzięki Panu właśnie Jasiek Mela zdobył z Panem biegun, tak? To co było no, niebywały wyczyn, tak? Czy ma Pan jeszcze jakieś niespełnione marzenie związane z fundacją? Być może jakieś wyprawy planowane? Nie, bardziej może wyprawy nie, być może kiedyś tak. Znaczy bardziej chodzi o to, żeby jakby, myślę, że ideą wyprawy z Jaśkiem było to, żeby Jaśkowi dać wędkę. Nie tyle dać samą wędkę, tylko ile nauczyć go łapać ryby, tak? Oprócz dania tej wędki. Czyli nie tylko pomoc jakby czysto materialna, ale taka pomoc też jakby nabycia pewnych umiejętności, radzenia sobie w życiu. I myślę, że moim marzeniem jest to, żeby fundacja w oparciu o doświadczenie z Jaśkiem, w oparciu o inne doświadczenia, jakby właśnie uczyła, myślę, że to jest równie ważne, a czasami nawet ważniejsze, niż pomoc materialna, bo co z tego, że ktoś będzie miał nowoczesną protezę, co z tego, że będzie miał super na przykład wózek, co z tego, że będzie miał super warunki życia, jeżeli nie będzie miał motywacji do tego życia, jeżeli będzie sądził, że jest przegrany, że jest gorszy, bo ma protezę, bo nie ma nogi, bo nie ma ręki, bo jest niepełnosprawny i jakby nawet bez protezy super nowoczesnej, ale z jakąś chęcią do życia, z chęcią tego, żeby coś osiągnąć, można zejść dalej niż właśnie z wolą, z motywacją, można zejść dalej niż z najbardziej nowoczesną protezą. Dlatego moim marzeniem jest to, żeby ta metoda, która sprawdziła się z wyprawy z Jaśkiem, żeby jakby żyła dalej i była też udoskonalona, bo tylko dzięki temu, że coś żyje i że można to korygować i poprawiać, coś może się sprawdzić za ileś tam lat i ta metoda, którą zastosowaliśmy z Jaśkiem 10 lat temu, za 20 lat może być może nie całkowicie różna, ale inna, ale wciąż jakby to będzie ta sama metoda. Więc moim marzeniem jest to, żeby ta metoda żyła i żeby pomogła jak najwięcej ilości osób. A w jaki sposób? Czy to będzie przez wyprawy, czy przez wyprawy, które są drogie, które może nie są jedyną drogą do tego, żeby tą metodę upowszechniać, ale przez właśnie obozy na przykład, przez książki, przez internet, żeby ta metoda jakby dała jak najwięcej umiejętności, motywacji jak największej liczbie osób. Chciałem jeszcze zapytać o książkę. Czy jest jakaś książka, książki, które poleciłby Pan naszym widzom? Jest taki
Pana ulubione? Znaczy, jakby te książki, książki, że tak można powiedzieć, te książki, z których ja się uczyłem, to na pewno gdzieś tam zawsze mi towarzyszyła często Biblia i z niej właśnie, to paradoksalnie właśnie Biblię najczęściej miałem z sobą na wyprawach i uważnie ją czytając, z niej się najwięcej nauczyłem w życiu, ale też dużo mnie nauczyła książka, chociaż nie wiem, czy to była, chociaż mi bardzo pomogła książka Alberta Camus, trzy takie opowiadania, eseje, Obcy, Dżuma i Upadek, to było coś, co było dla mnie na pewnym etapie życia bardzo ważne, chociaż być może pesymistyczne trochę. Na pewno bardzo mi pomogła książka Twierdza, chyba najbardziej w życiu właśnie Twierdza, też takich książek napisanych przez człowieka. To Twierdza, czyli La Citadelle Antoine Saint-Exupériego, autora Małego Księcia. Wiele książek poza tym, niektóre książki Paulo Coelho, na pewno też Hemingway, Joyce, jakby wiele książek, ja cały czas czytam, to mam nawet z sobą cały plecak, pół plecaka książki, może wyciągnę jakąś, zaraz, najprostszą, która jest pod ręką. O, Modlitwa rachunku sumienia, święty Ignacy uczy, jak modlić się naszą codziennością. Tom Gallagher. Także ta książka też w sumie, mogę ją polecić, bo to jest książka, która sprawia, że możemy być lepszymi ludźmi. Właśnie dzisiaj, a co uważa Pan, na co powinien każdy człowiek zwrócić uwagę, żeby właśnie żyło się lepiej, żebyśmy byli szczęśliwi, zadowoleni, nie narzekali, bo jednak jesteśmy... Ja nie mam żadnych recept, sam takich receptów nie szukam, ale wydaje mi się, że takie życie wewnętrzne, praca z uczuciami, praca z intuicją, to jest jedna sprawa, druga sprawa to duchowość jakby, taka duchowość bardzo szeroko rozumiana, duchowość jako związek ze światem, nie tylko ze światem takim modnym, czyli światem, który jest w internecie i światem, który jest blisko nas, o którym wszyscy mówią, że w takim świecie warto żyć, że tym warto być, to warto mieć, ale świat, który właśnie jest tylko i wyłącznie światem duchowym czysto. Duchowość, wydaje mi się, że duchowość i ta praca z uczuciami to są takie dwie najważniejsze rzeczy, bez których jakby, wydaje mi się, że na dłuższą metę trudno być szczęśliwym, a jako człowiek, który miał 20 czy nawet 30 lat, nie zdawałem sobie z tego sprawy i myślałem, że najważniejsze jest to, co ja robię, najważniejsza jest wiara we własne siły, że ja wszystko zrobię, wszystkiemu dam radę. Tymczasem taka wiara często jest iluzją. A czy jest coś na koniec, co chciałby Pan przekazać naszym widzom? Chciałbym przekazać to, żeby wierzyć w siebie, mieć własne bieguny i do nich dążyć, ale też wiedzieć, że to, czy te bieguny osiągniemy, czy nie, to nie od nas do końca zależy. Bardzo dziękuję. I że tego też najważniejsza jest droga jednak, nie cel. Bardzo dziękujemy, bardzo miło było się spotkać i dziękujemy za... Dzięki, wszystkiego dobrego. Dziękujemy.